Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Najświętsza Maryja Panna. Posłuchajcie, bratkowie, dziś jestem zszokowany takim ogłoszeniem z Gliwickiej parafii. A jest napisane tam tak. Zgodnie z prawem obecnie w kościele może przebywać 8 osób. Do limitu nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione. Czujecie to? Jak jesteś 9. osobą i nie jesteś zaszczepiony, nie wejdziesz do kościoła. Ja osobiście podziękowałbym proboszczowi i wikarym w tym kościele i wyraziłbym swoje podziękowanie, nie dając na tacę, idąc tam, gdzie nikt nikogo nie segreguje. Niech sobie segregują swoje łachy w szafach, a nie wydzielają komunię, komu wolno przyjmować, komu nie, sakramenty i tak dalej. Jeśli ktoś z wiernych w to wchodzi i cieszy się, że jest lepszy od innych, bo wszedł do kościoła, staje się nieprzyjacielem bliźniego, okazując mu pogardę, to wbrew przykazaniom pańskim, a coście uczynili jednemu z tych najmniejszych, mieście uczynili, powiedział Pan Jezus, który pochwalił pomoc umierającemu udzieloną przez Samarytanina, a potępił pychę uczonych w piśmie, którzy zostawili umierającego podróżnego bez pomocy. To samo dzieje się w tej parafii. Nie znam was, którzy zamykacie kościoły przed wiernymi. Nie znam was, którzy nie pozwalacie maluczkim przychodzić do Chrystusa. Idźcie precz ode mnie w ogień nieugaszony, przeznaczony szatanowi i jego aniołom za pogardę okazaną tym najmniejszym, niezaszczepionym, ubogim, pogardzonym, segregowanym. Precz! Przekleństwo mocą sakramentu bierzmowania może rzucić na nich każdy katolik. Na tych, którzy dopuszczają się łamania prawa kanonicznego, nie wykonują obowiązku udzielania sakramentów, których szafowania nikomu nie mają prawa odmówić. Są przeklęci. Esesmani w sutannach, kapo w sutannach, komuchy w sutannach. Chrystus się do was nie przyzna, choć się rządzicie jego ciałem. Nic wam nie pomoże gardłowanie. Panie, Panie, przecież w twoje imię mówiliśmy. Każdy drań tym bardziej się autoryzuje prawdą, im nędzniejszym jest tchórzem. I jesteście urzędnikami wszczepionych w kościół współczesnych obozów koncentracyjnych w parafii w mieście Gliwice. Bóg was z tego rozliczy, bo wam nie nakazał segregacji, tylko kazał nauczać, chrzcić i udzielać sakramentów każdemu, kto godziwie o to prosi. Jesteście bandytami, a nie księżmi. I katolickie przekleństwo wisi nad waszymi głowami. I co zrobi jeszcze proboszcz tej parafii? Każe kościelnemu stanąć w drzwiach kościoła i segregować ludzi? Ci, co z opaską, proszę wejść, a ci bez, co mają zrobić? Kościelnemu trzeba też jakąś dać opaskę, jakoś go odróżnić. Może opaska z gwiazdką na ramieniu. Pewnie dadzą mu pałę do ręki, by wiernych katolików lać po głowie. Podobna segregacja jest na Jasnej Górze, ale o tym powiem za parę dni. Bezczelność proboszcza nie ma granic. Napisał jeszcze tak. Dzisiejsza kolekta jest inwestycyjna. Kolekta w przyszłą niedzielę będzie na renowację i montaż napędu elektrycznego naszego dzwonu. Bóg zapłać za złożone ofiary. Księże proboszczu, nie licz na ofiary, bo sam się nią stałeś. Ja ci dobrą dam radę, co masz zrobić? Jedź do Kastoramy, kup 100 metrów liny i przywiąz do dzwonu. Rano, jak wstaniesz, to wejdź na wieżę, złap za linę i dzwoń na całe miasto. Ten dzwon nie będzie bił na chwałę Bożą, tylko będzie znakiem twojej hańby i całej parafii. Ten dźwięk dzwonu niech się niesie po całym mieście jako znak i przestroga dla wiernych, by omijały ten parafialny obóz selekcji na panów i niewolników. Wyjdź, lud mój, mówi Pan, i nie bierz tym udziału. A ostrzegał Pan przed wilkami w owczych skórach i najemnikami, złodziejami, dziećmi Judasza. I tak proboszcz tej parafii, dokonując selekcję wiernych,
na niewiernych, panów, na niewolników, złamał naukę kongregacji wiary odnośnie łamania sumienia, przyjmowania szczepionek. Tutaj taka prośba do kongregacji nauki wiary w Episkopacie. Po co wy wydajecie te wasze zarządzenia? Jak taki proboszcz je za chwilę złamie? Odnośnie szczepionek. Przecież daliście wykaz. No a proboszcz tu jawnie je złamał. No i co? Dodam jeszcze tyle, księże proboszczu i może jakieś tam wikary. Nic wam się nie stanie, jak powiesicie talina na tym dzwonie. Jak się tak pora razy dziennie przejdziecie, to może przynajmniej dojdziecie do jakiejś formy, bo na razie wasze obwisłe brzuchy, no nic, no lenistwo, wiemy o co chodzi. Bratkowie, nie dejcie się, trzymajcie się kiecki Matki Bożej, a takie parafie owijać z daleka, nie dawać na żadne dzwony, na nic. Żaden koszyk, żadna taca, żadna intencja. Szukajcie prawdziwych kapłanów i ich wspierajcie. Tam dawajcie na tacę. Absolutnie nie. Chyba że chcecie utracić wiarę i po prostu do waszych braci wiernych czuć nienawiść, którzy wzbudzili właśnie tacy kapłani. Niech wam Pan Bóg błogosławi, Matka Boża prowadzi drogami syna do syna i trzymajcie się kiecki Matki Bożej, nie zginiecie. A takich kapłanów, wilków nie słuchajcie, bo zginiecie. Tak jak i oni, tak i wy zginiecie, bo idą po szerokiej drodze.